tvpodkarpacie.pl. Dyskusja o audycie i programie naprawczym w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie zdominowała sesję Rady Powiatu, a więc jednostki prowadzącej niezwykle ważną dla regionu lecznicę. W pierwszej części obrad przedstawiono wyniki audytu, w drugiej radni zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. W momencie, w którym w 2015 roku przed pakiet onkologiczny, który wiązał się z korektą wycen procedur onkologicznych, ta część, która do tej pory była na plusie, również zaczęła generować straty i zaczął się większy problem. Wasz ból polega na tym, że ten problem nałożył się na okres spłaty zobowiązań zaciągniętych wcześniej. Byście zrealizowali naprawdę ogromny program inwestycyjny o wartości 120 milionów złotych. Fajnie, że tak dużo pieniędzy udało się pozyskać. 6 marszałek, wysiłek powiatu, 6 milionów. Ale jak policzycie zobowiązania czy obciążenia po stronie jednostki, to to było około 40 milionów. Z tego 17 już w kredycie. Kredyt to nie są pieniądze same, to są pieniądze do oddania. To, co zrobiliśmy, nie ma charakteru, przypomnę, cenzurki, formowania jakichś oskarżeń. Są to raczej chłodne analizy i podpowiedzi. Wszystkie starają się odpowiedzieć na pytanie, czy zachowując niezbędny poziom bezpieczeństwa, zachowując normy wymagane przez płatnika, przez NFZ, można te zadania, które Państwo realizujecie, realizować trochę taniej. Analizowaliśmy wtedy półrocze naszego szpitala, gdzie proszę sobie wyobrazić, że realizacja kontraktu za półrocze wynosiła 44% kontraktu. Jeżeli idealny wskaźnik to byłby 50%. Jeżeli by był 50%, wzrost przychodów wynosiłby w granicach 10 milionów, nawet ponad. Taki był wtedy kontrakt i taki był układ, że po przeliczeniu do 50% wykonania za półrocze to by było około 10 milionów więcej. Szpital za tenże okres półrocza wykazał straty około 5 milionów złotych. Natomiast wykazał również nadwykonania 7 milionów złotych. Co to oznacza? Że gdyby szpital dostał pieniądze, te które zarobił, to nie byłoby straty za półrocze, a byłoby 2 miliony zysku. Dlatego skwitowałem to swoje wystąpienie wówczas takim stwierdzeniem. Panowie, zapłaćcie uczciwie za to, co szpital zarobił, nie dokładając nic. My z 60-milionowym budżetem nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów strat, ewentualnie w sposób taki wymierny pomóc szpitalowi, bo nie jesteśmy w stanie wyciągnąć 10 czy 15 milionów i dołożyć do szpitala, bo to będzie powodowało destabilizację, a także nawet i rozkładem powiatu, bo powiat nie dysponuje takimi środkami. Dlatego ze swojej strony też bym apelował, aby te kroki, które są nieuniknione, że musimy coś zrobić, aby ten szpital no, wyprowadzić na prostą. Tutaj po części moje takie zdanie jest, aby te wszelkie działania były działaniami wspólnymi, działaniami pana dyrektora wraz z zarządem. To jest zadanie firmy właśnie konsultingowej, żeby nam przedstawiła w taki sposób właśnie zewnętrzny, jak to wygląda, nawet porównując to z innymi szpitalami. My nie możemy powiedzieć, że znaleźć winnego, czyli fundusz, który nam nie zapłacił, i się rozejść, tylko musimy na to popatrzeć inaczej. Musi w końcu szpital zbilansować koszty z przychodami. I to jest, wydaje mi się, no niestety to jest może brutalne, natomiast nieuniknione w dłuższej perspektywie. I oczywiście też nie twierdzę, że z wszystkich tych propozycji musimy skorzystać, które Państwo nam tutaj zaprezentowali, ale na pewno nad częścią z nich musimy się pokłonić i zacząć dyskutować o nich. Jaki stopień wdrażania, przyznacie prawda, tych programów przez szpitale? Procentowo, prawda, jak to powiedzieć, prawda? I w jakich wariantach, na pewno jakimiś tam narzędziami operujecie diagnozującymi, potem są jakieś programy naprawcze.
I jak to wygląda, króciutko, prawda, stopień wdrażania tych opcji, które proponujecie szpitalom, prawda? To jest raz. I drugie pytanie, może chciałbym też tak powiedzieć, że nie jest to pytanie, które ma na celu wywołać jakiekolwiek dyskusje właśnie między grupami zawodowymi, które by były poddane audytowi w szpitalu powiatowym. Natomiast taki powstał u mnie resonans. Jeżeli mamy ocenę tego, że prawie 50% łóżek jest niewykorzystanych i jest taka sugestia w programie naprawczym o tym, żeby robić redukcje etapowe i te redukcje etapowe głównie dotyczą personelu obsługowego i tego personelu średniego, czyli ten pielęgniarek. Natomiast jak patrzyłem i tu mówię o tym, że nie chcę być, nie mam wersji do tego zawodu. Natomiast jak patrzyłem zarówno w tym optymalizacyjnym i tym reorganizacyjnym programie lekarzy, no to mamy tam w porywie, w tym pierwszym optymalizacyjnym mamy nawet 0,0 ileś, nie przekracza jednego, natomiast w tym reorganizacyjnym jest jeden. I takie pytanie konkretne, jak się ma do tego, do tych łóżek, prawda, i do tego personelu medycznego pielęgniarek? Czy tutaj nie ma jakiegoś błędu? Jak to wytłumaczyć? Jak to odczytać? Na pewne rzeczy mamy wpływ, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. To, co już jest w naszych rękach, na to mamy wpływ. Natomiast na pewne rzeczy oczywiście mamy wpływ, można przekonywać, apelować, natomiast nie wiemy, czy to się skończy. W związku z tym, no, my sugerujemy taką metodę działania, tak? To jest powiedzenie, umiesz radzić sobie sam, tak? Czyli rozwiąż swoje problemy i walcz o jeszcze. Ale rozwiąż swoje problemy, żeby ta sytuacja była bezpieczna i nie rodziła zagrożenia dla pacjentów. Czasem jest tak, że program jest przyjmowany i wkładany do szuflady. Na szczęście ten czas już mamy za sobą, to głównie lata 90. tak, i może trochę lata 2000. W miarę upływu czasu coraz większa jednak większa świadomość potrzeby dobrej kultury organizacyjnej, takiej większej sprawności zarządzania. Ten stopień jest bardzo różny. Natomiast no, my chętnie, ja powiem tylko jednostkę SPZOS-owską, które robiliśmy w ciągu ostatnich tam paru lat. Robiliśmy program dla restrukturyzacyjny dla np. dla Lęczycy, szpital mniejszy od waszego, no ale też kontrakt taki fajny, tak? To jest 60-70 milionów w tej chwili. Szpital powiatowy też taki o subregionalnych funkcjach, troszeczkę mniejszy mówię od waszego. I ten szpital ze strat udało się wyciągnąć na dodatni linii finansowy. Zredukowane to zostało, jest taki program benchmarkingowy ogólnopolski Portrety Szpitali. I Łęczyca została uznana po tym badaniu przez zewnętrznych audytorów z Wrocławia, tak i Warszawy, za najlepszy szpital w Polsce. To nie jest tak, że jak jest źle, to dzielimy się wiedzą. Tak? My staramy się opracowywać tak zwane wzorcowe etatyzacje do realizowanego zadania, czyli konkretnie, tak, jeżeli no, przykładowo oddział internistyczny, łóżek ileś tam, tak, powiedzmy, niech będzie 50, tak, są 40 łóżek, tak, kontrakt jakiś tam, nie patrzymy na to, ile jest łóżek, tylko jaka jest wielkość kontraktu i jakie jest obłożenie faktyczne tego oddziału, tak, bo o ile na ilość, na wielkość tego kontraktu, ilość lekarzy, tak, oczywiście jest no, pewna norma minimum wynikająca z wymogów NFZ-u, o tyle, no, pani pielęgniarki, no to nie na łóżka, zwłaszcza wtedy, kiedy powiedzmy nie pracuje na 100 łóżek, 100, tylko pracuje na 100 łóżek, powiedzmy 50 parę, tak? Czyli w tym przypadku 40 łóżek, no to 20 parę. Chyba nasze laboratorium, no, jest tutaj dobrze funkcjonującym, bo jeżeli popatrzę, a też taki wskaźnik sobie wyciągnąłem, to około 100 tysięcy ma dochodu z tytułu sprzedaży swoich usług, z tytułu sprzedaży swoich usług na zewnątrz. Natomiast jest wykazany tutaj przez Państwa właśnie koszt zakupu usług laboratorium, gdybyśmy kupowali, to by trzeba było wydać około 3,5 miliona złotych. Natomiast z tego tytułu, że prowadzimy tutaj laboratorium prawie w całości w oparciu o zatrudnienia, to jest w zysku wykazany jest około 1,5 miliona. Gratulujemy Panie Laboratorium Uprawnienia, dobrze funkcjonuje, dużo robi, sprzedaje na zewnątrz. Natomiast już tłumaczę, jak myśmy to porównali. Myśmy po prostu porównali warunki kontraktów, przeprowadzając podobne prace dla Państwa, dla innych szpitali,
nie mając prawa ujawniać, jakie to są szpitale, bo tak samo jak Państwa dane chronimy, Państwo daliście taki warunek też w umowie z nami, żeby te dane były, miały charakter poufny, czyli bez podawania nazwy jednostki. Wiemy, znając strukturę Państwa badań, po prostu policzyliśmy, tak? Z jakiegoś tam kontraktu X, warunki, które tamta jednostka otrzymała od firmy, dużej firmy działającej w skali ogólnopolskiej, i ceny, tak, ile by to kosztowało, tak? I zestawiliśmy to z kosztami, które Państwo macie, no bo ludzie, maszyny, i tak dalej. I te wartości to są wartości, jakby będące porównaniem do wielkości, tak? Czyli gdybyście Państwo tą samą ilość takich samych badań zlecali, no to wtedy mogło być to taniej. Gdybyście się udało wynegocjować oczywiście w warunkach takie same warunki jak nie, to jest jednostka duża, więc siła negocjacyjna jest większa. Ten system zatrudnienia, który pan dyrektor wprowadził kilka lat temu, 10-11 lat temu, i podwyżki dla lekarzy spowodowały, że udało się do szpitala pozyskać tylu specjalistów, choćby z Rzeszowa, z Krosna, z ościennych ośrodków, którzy tu zostali, zaklimatyzowali się, pracują i wyrabiają kontrakt. Ci ludzie u siebie mogli pracować na kontraktach, wybrali taką metodę zatrudnienia. Obawiamy się, to są rozmowy, to ja relacjonuję rozmowy, które się odbywają między nami, że w momencie, kiedy straciliby taką możliwość, wiele z tych osób by odeszło, co uniemożliwiłoby realizowanie kontraktu. No proszę Państwa, na pewno zauważyliście, że od 2004 roku szpital miał 36 milionów kontraktów, w tej chwili to jest 130 milionów, prawda? Szanuję prawo do opinii, do wyboru, szanuję obawy, natomiast zwracam uwagę, to co byśmy pokazali, poziom wynagrodzenia, oczywiście jak rozumiem w części podpisujące właśnie bardzo wysokie Państwa kompetencje, wy macie taki jak średnia w Polsce, ale z dyżurami. Przy czym pokazywaliśmy tak zwane wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenia brutto to jest nie jest cały koszt opłacącego, bo jeszcze trzeba doliczyć ZUS pracodawcy. A ZUS pracodawcy to jest około 20% wypłaconej kwoty. Czyli tak naprawdę to nie jest 11 tysięcy średnio na lekarza, tylko jeszcze plus jak te 2000, 2200, tak, czy tam 2300 do tej kwoty. Tak? To jest teraz pytanie, gdyby tą kwotę tym samym lekarzom, tak, gdyby na szpitala było zero oszczędności, tak, albo gdyby podzielić jak gdyby tą różnicę, no to wtedy to samo na rękę, czy więcej na rękę Państwo byście dostawali, tak, a szpitala by to mniej kosztowało w sytuacji, kiedy szpital brakuje pieniędzy. To my tylko to podpowiadamy w ten sposób. Jeżeli oczywiście trzeba jeszcze przekonać ludzi, niczego się tu nie zrobi jakby na siłę, natomiast wskazujemy tutaj, że zwłaszcza przy wyższych wynagrodzeniach skala konsekwencji w sensie kosztu całkowitego dla płacącego, a też korzyści po drugiej stronie, tak, dla tej osoby zainteresowanej, no jest na tyle interesująca, że to jest naprawdę bardzo popularny w bardzo wielu jednostkach. Mam prośbę przewodniczącego, aby spowodować, by radni otrzymali na piśmie, skserować to, co było powiedziane, ten audyt i przekazać nam. Nie jest to chyba poufne ani żadne tajne, skoro... To jest tyle. To może jakąś wersję skróconą taką, no, bo przecież nie jest to, chociażby to, co było dzisiaj powiedziane. Chociażby to, co było dzisiaj powiedziane, chcieliby na spokojnie w domu sobie przeanalizować, a byłoby nam potrzebne do tego, że w drugim półroczu jest rada powiatu poświęcona szpitalowi, wcześniej komisja i na Komisji Zdrowia moglibyśmy się przyglądnąć, co już zostało zrobione i w jaki sposób możemy jako rada pomóc dyrekcji. Dzisiaj widzimy, no coś się działo niedobrze, wiele czynników nałożyło się na to, że akurat w tym kierunku to brnęło i należy to przyciąć, z tym się zgadzam, ale tak na przykład mi tutaj zwrócił uwagę, z jednej strony inwestowaliśmy dobrze, bo jesteśmy bardzo dobrze, że korzystaliśmy z tych środków, bo praktycznie 70% wyglądało z tego, korzystaliśmy z środków zewnętrznych, korzystaliśmy z dotacji, różnych pomocy celowych, stuprocentowych, to Państwo lepiej widzieli, jak my wszystko to razem wzięte, to dużo, ponad tam ogromne dziesiątki milionów, setki. A z drugiej strony, tego nie rozumiem i może Państwo mi to wytłumaczą, bo Państwo widzieli dokumenty, jak można było w tym czasie zapomnieć o tej części mniej dochodowej, niespełnieniu wymogów, no przepisuje się o niedostosowanie do standardu. To tak, mi to tak wygląda, że
W jednej działalności jedno wyzwróciliśmy i było super, bo przynajmniej do tego zmierzaliśmy, bo taki był cel założenia pana dyrektora Ifała, a z drugiej strony jakby jakieś zapomniane, niechciane dziecko, bo niebezpieczeństwo jest takie, że niespełnienie wymogów, no to nie objęcie kontraktem lub tak dalej, no brak finansowania. No ale tak się też składa, że to, gdzie niespełnienie wymogów, to najwięcej mieszkańców powiatu brzozowskiego z tych wydziałów, oddziałów, czy działów, czy komórek, nie chcę pochwalić, nie jestem dyrektorem, fachowo się nie wypowiadam, może, czy oby nikt nie musiał korzystać, ale jesteśmy potencjalnymi wszyscy tutaj pacjentami. Tego czy innego szpitala nikomu nie życzą tej nieprzyjemności. Dlatego chciałem zapytać, jakie były te relacje państwa ocenie, bo założenie dyrektora i wszystkich tutaj było takie, żeby inwestować w tej populacji szpitali być jak najlepszy. Ale ja bym, moim zdaniem, nie zapomniał o czymś takim mniej ważnym, bardzo ważnym, wszystko jest ważne. Bo dzisiaj przechodzi o to, że mamy wyspecjalizowane komórki, no a może jakieś niedostosowane podstawowe i co teraz, gdy dramat jest jaki jest, bo ja uważam, że no jesteśmy na granicy dramatu, z którego jesteśmy w stanie wyjść, bo państwo są też po to, żeby pokazali prawdę i nie ma się co obrażać, bo wielu mówi, że to nieprawda, to nieprawda, możemy się różnić, bo po to jesteśmy, żeby się różnić. No ale jest tak dobrze, co dlaczego jest tak źle? Porównując ze innymi szpitalami powiatowymi, należy państwa szpital ocenić pozytywnie, tak? Bo to, co państwo macie do dostosowania, to porównując z innymi szpitalami, to tak naprawdę państwo jesteście w dobrej sytuacji. Potwierdzeniem tego jest to, że najbardziej nefralgiczne punkty, czyli na przykład blok operacyjny, tak? Został z państwa dostosowany, co jest najbardziej kosztochłonną inwestycją, tak? Tak samo szpitalne oddziały ratunkowe i tak dalej, i tak dalej. Te państwa dostosowania, które są wskazane, my oceniamy, że to są ważne, istotne punkty z punktu widzenia spełnienia przepisów i komfortu pobytu pacjenta na oddziałach, natomiast one, naszym zdaniem, nie zagrażają szpitalowi w zakresie utraty kontraktu. Już w 2015, gdzieś w połowie roku, zarząd zobowiązał pana dyrektora do opracowania programu naprawczego, ale po jakimś czasie, bo gdzieś tak w okolicach maja, doszliśmy do wniosku, że jednak ten program jest w jakimś sensie nie do końca realizowany i stąd wniosek, żeby zlecić to firmie zewnętrznej, żeby w sposób obiektywny sytuację zdiagnozować. Ona jest, jak państwo wiecie, nieciekawa. I teraz chodzi o to, żeby to, co się tutaj urodziło, żeby to dziecko wspólne, ten szpital nasz, który musieliśmy w pewnym okresie zdecydowanie bronić, bo były zakusy, żeby podporządkować go pod Centrum Onkologii w Rzeszowie, co byłoby naszym zdaniem dla tego szpitala niekorzystne. To by po prostu stworzono jakąś taki szpital powiatywny. No. To się udało, że szpital się udało obronić. I teraz to, panie dyrektorze, pana dziecko i nasze dziecko wspólne trzeba z tego kruchego lodu ściągnąć na twardy grunt. Czyli wspólnie, razem podjąć takie działania, które by mu pozwoliły w perspektywie kilku lat na tym gruncie twardym stanąć. I to o to chodzi. To nie są jakieś działania z naszej strony, które są przeciwko komuś, to są działania, żeby pomóc temu szpitalowi, pomóc panu zarządzaniu. Ja się ustosunkuję tylko do tej części, o którą państwo macie głosować. Konkretnie do tego kredytu na kwotę ponad 100 milionów. I to pytanie związane z realizacją programu naprawczego
który został zaprezentowany, to znaczy on wariantowo został zaprezentowany, on nie jest jeszcze przez Państwa tutaj zaakceptowany, czy też ja go nie mogę się ustosunkować do niego, że ja go realizuję. Nie powołuję się teraz na program naprawczy, który wariantowo został zaprezentowany, tylko na program naprawczy, który Państwu rok wcześniej przygotowano. To, co Pan Starosta powiedział, i ja go realizuję, dzięki temu, że w 2015 roku podjęliśmy już jakieś działania. I w tym programie naprawczym, w punkcie 6, ja przeczytam dokładnie, jak jest napisane. Planowane działania naprawcze, to jest trzeci dział, punkt 6. Prowadzenie działań w zakresie zmiany krótkoterminowych zobowiązań na zobowiązania długoterminowe w celu obniżenia kosztów finansowych z tytułu odsetek. I ja realizuję to zadanie. Bez względu na to, co audytorzy zaproponowali 30 milionów, myśmy wyszacowali, że na dzień dzisiejszy, gdybyśmy odzyskali z NFZ-u, bo stan zadłużenia na koniec roku, był 18 milionów wymagalnych, tak na okrągło mówiąc. Minus 12, potrzeba nam 6. Połowę z tego, praktycznie połowę z tego, co byśmy dostali z tych nadwykonań, ja biorę ostrożnie. Mamy spłacone 18 milionów, ale dalej prowadzimy działalność inwestycyjną. Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 5 milionów 700, w tym 5 milionów dotacji i 700 tysięcy naszych kosztów, plus jeszcze koszty tam na pewno jakieś dojdą w czasie realizacji, być może, że niższe będą. Składamy teraz kolejny, przygotowuję kolejny wniosek do RPO. Oczywiście poprzedzony musi być wnioskiem do wojewody o ocenę celowości inwestycji. I on obejmuje kwotę około 10,5 miliona złotych na wyposażenie, na sprzęt, na wyposażenie dodatkowej sali operacyjnej, na wyposażenie OIOM-u z centralną sterylizatornią, na doposażenie hematologii przeszczepowej i na doposażenie oddziału noworodkowego i położniczo-ginekologicznego. W związku z tym, że te działania będą pociągać za sobą następne koszty i następne wydatki, jest ten drugi kredyt w rachunku bieżącym, żebyśmy po spłaceniu zobowiązań wymagalnych znów nie nakręcali spirali, będą wykonane te wydania. W związku z tym te nasze działania, one są skoordynowane właśnie z tym programem naprawczym, który Państwu przedłożyłem i który jest realizowany. Jeżeli będzie inny program naprawczy, inne decyzje, ja przyjmę z poporu, będę realizował to, co będę w stanie zrealizować. TV Podkarpacie.pl